jak się podłącza taką butlę. Ja też wiem. Zostaw, ja chcę. Pani Eli prosiła, żeby niczego nie dotykać. A ty to od kiedy taki grzeczny? Puszczaj! To ja chcę. O nie! O nie! Szybko! Cofamy się, no już! Wszyscy, pod wiatr! No już! James! James! Tutaj! Tutaj jestem! O! Nic się nie bój! Nie denerwuj się, nic ci się nie stanie. Trzymaj się mocno, trzymasz się i... Teraz prawa stopa powoli w dół. Super, tak jest. Bardzo dobrze, jeszcze kawałeczek i dam radę cię złapać. O to chodzi, brawo! Już zaraz będziesz na dole. Jak będziesz gotowy, po prostu się puścisz. Mam cię. Bo ja chciałem zadzwonić do wujka sama, ale... Teraz to nie muszę, bo ty jesteś super. No i popatrz, chyba jednak zadzwonimy sobie do wujka sama. Pożar lasu w okolicach młyna nad rzeką. Pali nam się las w okolicach młyna. Silny wiatr, ogień szybko się rozprzestrzenia. Silny wiatr, ogień się szybko rozprzestrzenia. Tak jest, już lecimy. Penny, bierz Jupitera, widzimy się przy młynie. Tak jest, przyjęłam. Dobra, wszyscy cali? Tak! Norman nas uratował! Kazał się odsunąć i stanąć pod wiatr! Moje gratulacje! O, a tego sweterka to już chyba nigdy nie wypiorę. I tak nie pierzesz. Wielka mi różnica. Leci strażak sam! Rzeczywiście, dość szybko się rozprzestrzenia. Eli, będziesz nam regulować ciśnienie wody, dobra? Eli, ze mną! Trzeba załatwić ten ogień. Przykro mi, nie mam pojęcia, jak to wyłączyć. A to ma w cieło. Liczyłem, że jak się zorientuje, to wróci. Posłuchaj, ty niewydarzone elektroniczne pudło. Masz się wyłączyć. Rozkaz kapitana. Przykro mi, Norisku, nie dzisiaj. Dziś nie da rady. Ja ci zaraz pokażę. Nie, kapitanie, to nie jest chyba dobry... Imprezka na basenie? Nie ma sprawy. A niech nie splątane węże. Ale tropiki. Okej, co ludzie tak się pobili, że rozniecili w górach ogień? Szybko się rozprzestrzenia! Czyli zapowiada się interesujący dzień. I już, po strachu. Zimne ognie plus sucha trawa? Raczej kiepski pomysł, prawda? Naprawdę nie chciałem. Przepraszam, liczyłem, że wyczaruję trochę magii, no i wiesz. Ty wiesz, co by było na serio magiczne? Gdybyś aż do wieczora nie wpakował się w żadne kłopoty. W finałowej scenie nikomu nic się nie stanie, obiecuję. Aha, chciałbym ci wierzyć. I w końcu wielka scena latania na miotłach. Ujęcie pierwsze... Ale czekaj, ta tyrolka jest strasznie wysoko. Efekty specjalne to podstawa. Bez efektów nie ma filmu, a chcemy tu stworzyć super viral, no tak czy nie? Ma mieć tyle miliardów odsłon, że cały internet oszaleje. Internet oszaleje, jak złamiesz nogę. Oj, tam zaraz złamię. Przypominam, jestem świetnym reżyserem. Nie chcę na to patrzeć. O! Ja latam! Zawisłem! Dzwońcie po strażaka sama!
pomagam, uciszcie to! Czarodziej Łoli, mistrz magicznych sztuk, zjeżdżał na Tyrolce, ale zawisł nad wodospadem. Do góry nogami, stopą się zaplątała. Nie, żebym się nie spodziewał, ci powiem. Idzie. Pośpiesz się, błagam! Dostałem ten szalik od ciotki Fili, tani był! Zaraz pęknie! O, ale napięcie, ale kulminacja! Nie mogę na to patrzeć! O, ale powiedzcie, że wujek zdąży! No musi, bo zaraz mi się tu skończy pamięć! Mam cię! Nie silny ten wiatr dzisiaj. Boję się, że mogło ich nieźle wywiać. Popłyniemy na północ. Sam powinien gdzieś tam być. Dobra, kierunek północ. Ratunek! Na pomoc! Pomocy! Trzymajcie się, już do was płynę. Patrz, sam puścił flarę. Płyniemy. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że cię widzę. Jak tam wszyscy cali? Pewnie, że cali. Trochę nam tylko mokro. Dobra, już płynie pomoc. Trzeba was jak najszybciej wyciągnąć. Nawet dziecko wie, że nie wypływa się łodzią w środku nocy, nie mówiąc nikomu ani słowa. I nie wzięliście żadnych kamizelek ratunkowych, jak tak można. Po prostu nie pomyśleliśmy. Mieliście szczęście, że Hanna i Norman was wytropili. Gdyby nie oni, siedzielibyście tam do rana. Przykro mi bardzo, że nasze małe stowarzyszenie przysporzyło takich kłopotów. Ty to słyszałaś? Właśnie się przyznali. Wiedziałem, że mają tajne stowarzyszenie. Chcieli sprowadzić księżycowe ludy do Ponty Pandy, ale my, czyli Archiwum Z, pokrzyżowaliśmy im plany. O nie, w żadnym razie. Jakie znowu księżycowe ludy? Oni po prostu obserwują gwiazdy. Aha, gwiazdy. A ty co? Skąd to nagle wiesz? Skąd wiesz, agentko Sparks? W końcu pracuję w Archiwum Z, agencie Price. A tak serio, to pogrzebałam im w komputerze. No dobrze, ale po co te tajemnice? Bo odkryliśmy nową gwiazdę i pierwsi chcielibyśmy nadać jej jakieś imię. Tak też podejrzewałam. No ale niestety na stronie obserwatorów gwiazd napisali, że tę waszą gwiazdę odkryli już miesiąc temu. Niemożliwe. Aha, Archiwum Z rozwiązało kolejną zagadkę. No właśnie, Sam, a może ty chciałbyś się do nas przyłączyć, co? Nie, nie, dziękuję ślicznie. Kwestie zagadek zostawiam wam, profesjonalistom. Przecież on już mówił, już prawie powiedział! Dopóki kot nie wróci do klatki, nie będzie żadnego filmu. Rozumiemy się, czy nie? Dobra, idę po kota. Jak się nie dowiem, kto ukradł, to oszaleję. Ale ostrożnie, proszę cię! Zabierę ten swój paskudny ogon. Ten kot zaczyna mnie powoli drażnić. Żyjesz? Wszystko w porządku? Tak, dzięki. No i gdzie ten nieszczęsny kot? Nie, czekaj. Tylko go nie strasz. Ej, bo ja go nie mogę złapać. Chyba mamy większy problem. Biegnę po tatę. Zamknięte! Pułapka! Hej! No już, zróbcie coś!
Sam, bo ja wybrałem ci ten mundur, ale trochę mi chyba nie wyszło. Ale no patrz tylko, jak ładnie pachnie. Bardzo ci dziękuję, chyba niewiele. W domu Fladów wybuchł pożar. Mandy, Hannah i Norman nie mogą się wydostać. W domu Fladów pożar. Mandy, Hannah i Norman nie mogą się wydostać. Serio, dom mi się pali? Znowu? Strażak sam, Fletch, do progu. Norman, Mandy, Hannah, bardzo was proszę, odsuńcie się od drzwi, dobrze? To co, możemy? Oczywiście. Uwaga, wchodzimy! Dajcie mi rękę! Zatykajcie usta i powoli. Dacie radę, zaprowadzę was do drzwi. Bardzo dobrze, teraz prościutko na dwór do Jupitera. Sam, bo tam jeszcze został ten kot. Dobra, dzięki, poszukam. Koszmar! Śniło mi się, że Norman Price puścił flarę prosto w kosz na brudy i podpalił mi dom! Czyli to nie był sen. Norman Price wystrzelił flarę. Dom Fladów znowu się pali. Norman Price wystrzelił flarę. Uwaga! U Fladów znowu pożar. Elvis, Eli, gasicie ogień od zewnątrz. Penny i ja wyciągniemy wszystkich ze środka. Tak jest. Ach, nie mogę otworzyć. Cofnąć się! O! Bądziak! Uspokój się, Norman, to tylko ja. Ratunku! Słyszałaś? To chyba Mandy. Dobra, zabierz Mike'a i Normana na dwór. Idę pomału. Połóż się na podłodze i nie zbliżaj się do drzwi, dobrze? Zaraz cię wyciągnę. Ach! I już po strachu. Nie, nie, to nie tak. To nie przedstawienie. Słuchajcie, teraz bez żartów. Pali się, musicie się ewakuować. Uwaga, ośrodek górski się pali, a mój spektakl w ruinie.
Ośrodek górski stanął w płomieniach, a przedstawienie kapitana Steela w ruinie. No już, tylko spokojnie. Idziemy jak najdalej od ognia. Tutaj, Cridlington. Ale nie damy rady sięgnąć. Za krótki jest ten wąż. Jasne. No to nie mamy wyboru. Zrobimy to tak, jak za dawnych czasów. Niech każdy skoczy po wiadro. Musimy się ustawić aż do jeziora. Jeszcze. Dobra, uwaga. Upewnijcie się, proszę, że nikogo tu już nie ma. Tak jest, robi się. Tom, mamy dość spory pożar w ośrodku górskim. Bierz Wallaby i leć. Jasne, zaraz jestem. Przecież to James. Norman, już w porządku, spokojnie, chodźcie ze mną. Starajcie się tego nie wdychać. Dobra, postaramy się. Teren czysty, Sam. Teren czysty, Sam. Dobra, możesz zaczynać. Tak jest, przyjąłem. Wszyscy gotowi? Uwaga! Podajemy sobie wiadro tak samo jak w przedstawieniu. Daj, 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 podaj wiadro do kolegi. Daj, 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 prawo podaj je. Tak, 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 pełne zimnej, świeżej wody. Trzymaj mocno, podaj dalej, pożar zgaśnie w nich. Ojczulek byłby ze mnie dumny. No i już, załatwione. A, wiadro nie było złe, ale z góry poszło szybciej. Co? A dlaczego mi ta rzepa tańczy? Ta futrzasta bestia bezczelnie pogryzła moje cumeńko! Musimy powstrzymać Norrisa, bo jak wszystko zje, to jak my zrobimy ten konkurs? No nie, porwał mi najlepszą marchewę. Ojej! No, nieźle. Norris! Norris! Au! James siedzi na wózku z wielką dynią i pędzi bardzo szybko przez park. James siedzi na wózku z jakąś wielką dynią i pędzi prosto przez park. Koleżanko Phillips, możesz pojechać po sama do parku? Tak jest, kapitanie! Trzymaj, weź Norrisa i zanieś do remizy. A ja lecę ratować Jamesa. Dobrze, robi się. Eli! Gazu za dynią! Spokojnie jesteśmy. Zaraz będzie po wszystkim, słyszysz? Dobra, spróbuj się do mnie powoli przysunąć. Dasz radę? Nie mogę, wujku, bo ja mam szelki, które są przyczepione do dyni. Ponty Panty zawsze wiatr roboczy. Słuchaj, musimy się pośpieszyć. Zaraz wjedziemy na klify. O nie, czy ja słyszałem klify?
Hej, nie patrz tam, patrz na mnie! Sam, wiatr zatrzasnął drzwi, trzymajcie się! O, no dokąd? Już ty się nie bój, zaraz wróci. Ale wujku, my zaraz spadniemy! A właśnie, że nie spadniemy. Ktoś tu zamawiał podwózkę? A czemu ona jedzie do tyłu? Żeby wiatr nie zatrzasnął nam drzwi, trzymaj się mnie! I co ty na to? Nasz pies pożarowy 2000 zasłużył chyba na kolejną szansę, co? Nie wiem, co jest grane, ale się chyba chłopak zdenerwował. Aha, i to mocno. A niech to, a niech to, a niech to! Ratunku! To na ulicach cisza i spokój, nikt nie wzywa. Może jednak zaliczymy ten pełny miesiąc bez pożarów? Wolę nie zapeszać, ale bardzo bym się ucieszył. Patrzcie! Ojej, znowu ten pożarowy pies! Atomowy chłopak znów rusza na ratunek! Ale uważaj na siebie! O nie! Psi system biometryczny przypisuje ludzkim osobnikom chyba najgorsze intencje. Że co? A to, że on namierza i atakuje. Hej! Idź sobie! Niewidzialny Super Norman wkracza do akcji tam, gdzie atomowy chłopak nie daje rady! Oj, Norman, ale ty lepiej uważaj! Ale po co ja mam uważać? Jestem niewidzialny, czyli że mogę... Ale jak to, wy mnie widzicie? Ale no jasne, że widzimy, no co ty? I to znaczy, że... On też mnie widzi! Szybko uciekaj! Masz? Lepiej niech się trzymają z daleka od kanistrów z benzyną. No nieźle. To ja dzwonię po Sama. Norman Price ucieka przed mechanicznym stworem, który stanął w ogniu. Norman Price ucieka przed mechanicznym stworem, który stanął w ogniu. Pies pożarowy 2000! Sprawa może być poważna. Bierzemy Jupitera. Henny, zbieraj się, jedziesz z nami! Tak jest, Sam! Zostańcie tu, dobrze? Nie zbliżamy się, bo to niebezpieczne! Super Norman odchodzi! Przepadł! Skończony! A jak będziemy na miejscu, to nie rzucaj się zaraz na tę swoją packę i nie pchaj się przed kamerę, dobra? Nie wiem, co jest. Coś nie idzie. Ale musimy go wyciągnąć. On tam ma pełno wody. To może Feniks? Feniks na pewno by dał radę, ale nie zdąży tak szybko dojechać. Ale jest coś, co może i byłoby w stanie wyciągnąć spod wody taką łódź.
I bardzo was proszę, zostańcie tutaj! Zachowujemy bezpieczną odległość od wody, jasne? No ale gdzie mój rekin 2000? Podejrzewam, że odpoczywa sobie właśnie na dnie jeziora. A niech to! Szykuj się, opuszczam! Powoli do góry! I już po strachu. Jesteś bezpieczny. To co robimy? Pierzemy ten czerwony dywan? Nie ma mowy. Lata świetności to on już ma chyba za sobą. No chodź, nie bój się! Pośpiesz się, książę czeka! Tylko nie patrz w dół! O nie, nie znoszę... Tak, tak, to już wiemy. Nie znosisz przechodzić po linie nad przepaścią, ale patrz, dałeś radę i mam cię. No dobra, to teraz ja. Patrzcie, młodzieży, jak to się robi. Pokaż im, przyjacielu! A co robi ta owca? Co? Owca? Ja nie wiem, ale chyba wcina linę. Nie! Idź sobie, paskudo! Nikt cię tu nie zapraszał! Nie możesz sobie rzuć gdzieś indziej! Dawaj, Tom, pamiętaj! Jesteś dzikusem! Sobie uszkodziłem! Nie dam rady się wspiąć! No to chyba dzwonimy po strażaka sama, co? Nie no, stąd ja nic nie widzę. Ja niestety też nie. A ja owszem, bo mam Lunetixa 2000. I co oni tam robią? Z tego co widzę, nadal szukają zabawki dla małego księcia. Natomiast nasza sprytna Dilis ewidentnie wcisnęła im swoje ogórki z przeceny. O, to jej się udało. Każdemu ostatnio wciskała, bo kończy się data ważności. Słuchajcie, wychodzą. Tom Thomas utknął na skalnej półce. Uszkodzony bark, nie może się ruszyć. Tom Thomas utknął na skalnej półce. Uwaga, ma uszkodzony bark. Tak jest, przyjąłem. Kapitanie, skoro Tom nie może się ruszyć, to kto po niego poleci helikopterem? Słuchajcie, może ja się przydam? O! Podrzucę cię najbliżej, jak się da! Dobra, prawie! Trzeba znaleźć Mandy! Lizzie, za mną! Zobacz, mamy ślady stóp i kopyt. Tu się coś wydarzyło. Wydaje mi się, że koń i Mandy musieli się mocno poślizgnąć. I kto wie, czy nie spadli? Halo, Mandy? To ja? Dzwonię po strażaka sama. Mandy i koń zeszli ze szlaku i utknęli na skalnej półce w lesie zaraz za krzyżówką. Mandy i koń zeszli ze szlaku i utknęli na skalnej półce w lesie za krzyżówką.
Zakop się, jedziemy w teren, może być trochę grząsko. Mandy, coś ci się stało? Sam gotowy. Nosze też gotowe. No to jedziemy. O, jak tam koń? Na początku bardzo się bał, ale ja go głaskałam i mówiłam, że będzie dobrze. O, jaka mądra dziewczynka. Proszę, jaka spokojna bestia. Sprawdźmy, czy nic mu nie jest. No to uwaga. Tak na wszelki wypadek, dla bezpieczeństwa, położysz się na noszach, dobrze? Spróbuj się nie ruszać. Och, koń cały i zdrowy. Halo, Penny, spuszczaj uprząż. Ojej, ten hałas pewnie go wystraszył. Zaczekaj. No już, już. Słuchaj, ja będę uspokajać konia, a ty zapniesz mu tę uprząż. Ale proszę cię, powolutku. Ach, grzeczny konik. Nie ma się czego bać. Dobra, koń w powietrzu. Dzięki za pomoc. Mamo! Uważaj! Ostatnim razem go nie widziałam. No, czyli kiedy? Z 10 lat temu? O nie. Hamuj, mamo! Hamuj, hamuj, hamuj! No przecież hamuj! To co? Chyba sobie jednak dzisiaj nie polatam. Musimy wezwać strażaka sama. Norman i Billy Sprice utknęli w samochodzie na czubku drzewa, nad przepaścią w środku lasu. A niech to. No i jak tam kadeci, wszyscy gotowi? Kto się chce przelecieć helikopterem? Ja nie mogę, ale będzie super! Fantastycznie! Uwielbiam helikoptery! Norman i Billy Sprice utknęli w samochodzie na czubku drzewa nad przepaścią w środku lasu. Elvis, chodź tu! Tym razem będziesz mi potrzebny. Przykro mi. Wracamy do środka. Co? Ale czemu? Dlaczego? I oczywiście Norman Price musiał nam wszystko popsuć. Tom, jesteśmy gotowi. Daleko jeszcze? Odbiór. Kawałeczek, już ich widzę. Odbiór. Nie wiadomo, co z samochodem. Najpierw go zabezpieczę, a potem będziemy wyciągać Normana i Dillis. Sam, Elvis, opuszczam was, gotowi? Samochód bezpieczny! Norman, Dillis, już po was idziemy! Dobra, delikatnie otworzymy teraz drzwi. Spróbujcie się nie ruszać, dobrze? Zaczynamy. 1, 2, 3. A teraz zanurkujemy sobie do środka i ostrożnie wepniemy was w uprząż. Gotowi? Super! Wszystko gra! Tom, odbiór! Możesz wciągać! Słuchaj, nie ma co! Wzywam strażaka sama! Norman, Mandy, James i Sara pędzą Neptunem na pełne morze w poszukiwaniu kosmicznych robali. Norman, Mandy, James i Sara pędzą Neptunem na pełne morze w poszukiwaniu kosmicznych robali.
Gdzie te czasy, kiedy strażacy zdejmowali te słodkie kotki z drzew? Oczywiście nie mam zasięgu. I pokonaliśmy Charlie'ego i Mike'a. To co? Wracamy na ląd? Ja nie bardzo wiem, gdzie ten ląd. Słuchaj, nie rozumiem tego programu do nawigacji. No to tam płyniemy, bo tam powinien być ląd chyba. Ty tu dowodzisz. Ale to nie jest nabrzeże! To latarnia morska! I płyniemy prosto na skały! Skały! Skręcaj! Nie panuje nad tym straszliwie się fale! O nie! James za burtą! Słuchajcie, James jest w i nam odpływa! Ratunku! Nigdzie ich nie widzę! Czekaj! Akcja poszukiwawcza, pierwsza zasada. Im wyżej się znajdziesz, tym więcej zobaczysz. Tom, dawaj wyżej! Szum, mam ich! Koło latarni morskiej! James wpadł do wody. Musimy się pośpieszyć. Trzymaj! Spróbuj się złapać! Ała! Nie dam rady! Patrzcie, Wulami dwa! No co ty, a uprząż? Nie ma czasu. Mój eksam! Spokojnie, już po wszystkim. Pozwól, że ja poprowadzę, a wy trzymać się z tyłu. Dobra, to obciągaj nas! Penny, wszystko gra u ciebie? Pewnie, wszyscy cali. Zabiorę ich z powrotem do miasta. No dobrze, zaczynamy przedstawienie. Witajcie, drodzy przyjaciele. Hej, świetnie ci poszło. O tak, jestem nawet pod sporym wrażeniem. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Dobra, operacja odwołana. Wracać do remizy. Wiesz, mam nadzieję, że Majkowi też dobrze pójdzie. Hej-ho, witajcie, kochani. Przedstawiam wam nowego członka mojej genialnej kapeli. Oto Young Genius Strum 2000. Takie miejsce znam, gdzie przyjaciół wielu mam. Temu twojemu mistrzowi chyba jednak daleko do Elvisa, co? Poprawi się, Joe, daj mi tutaj pełną moc. A niech to, niech to, niech to. O, masz no, Elvis nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Tato, możesz przestać? Ratunku, niech ktoś dzwoni po strażaka sama! Maszyna zwana Geniuszem Strun 2000 wymknęła się spod kontroli i podpaliła scenę. Uwaga, Geniusz Strun 2000 wymknął się spod kontroli i podpalił scenę! Elvis, ty i Eli bierzcie Jupitera. Benny, pojedziesz z Arnoldem Venus. Ja zabieram Merkurego. Thank you.
Eli, Arnold, prowadźcie ludzi w bezpieczne miejsce. Elvis, natychmiast zajmij się zasilaniem. Penny, ty pomożesz mi opanować ogień. Tak jest, robi się. Zasilanie odłączone. Coś czuję, że geniusz strun 2000 nie zagra już żadnej solówki. Uwaga, wszyscy do tyłu. Tak, proszę utrzymać dystans co najmniej 5,5 metra dla optymalnego bezpieczeństwa. I już po pożarze. Zadzwońmy może do strażaka Sama. Nie da rady, telefon został w namiocie. Pobiegnę do centrum ratownictwa. Tam mamy drugi telefon. A my zabierzemy dzieciaki w bezpieczne miejsce. Chodźcie, idziemy. Żeby tylko cały las się od tego nie zajął. Ja tylko sprawdzam alarm, wujku. Baterie są w porządku. Gratuluję. Podołałeś wyzwaniu strażaka Sama. Hurra! A ja zaraz tutaj... Zaraz skończę. Zaraz. Jesteśmy! Och. Wujku Sam... Chodź, tam jest coś dziwnego. Coś bardzo, bardzo dziwnego. Co jest? Co się stało? Widzisz, tam w górach coś się chyba pali. Przecież tam są nasi harcerze. No dobra, dzwonię do remizy. Pożar w górach. Harcerze w okolicy. Pożar w górach. Uwaga, dzieciaki w okolicy. Słuchaj, Penny, Jupiter nie wjedzie do lasu. Musimy zabrać Wenus. Armatkę wodną. Trzeba opanować ten ogień. Już się robi. Pożar szybko się rozprzestrzenia. Przydałoby się wsparcie z góry. Trzymajcie się, już do was lecę. Szybko się uwinęliśmy. Sam, ostrożnie. Woda czasem podmywa tunel i robi się strasznie ślisko. Mandy, nic się nie bój. Już po ciebie idę. Jestem, już wszystko w porządku. Proszę, napij się. Ojejku, dziękuję. Poślizgnęłam się, ale nic mnie nie boli. Spadłaś spory kawałek. I co, jaki masz plan? Nie wezmę jej na górę, jest za wąsko, nie zmieścimy się. Musimy wymyślić inny sposób. A co to za głosy? Halo, Penny, co tam się dzieje? Słyszę głos kapitana! Rozmawiają z Garretem o drezynie! O nie! Na pewno ma już takie ogromne skrzydła i wisi do góry nogami! Biedna, słodka Mandy! Mus, masz przy sobie mapę jaskiń? Tak, oczywiście.
Mamy jaskinie. Tu jest wejście, a potem lecą tak. A stare kopalnie wyglądają mniej więcej tak. Rzeczywiście bardzo blisko. Akurat tam, gdzie wpadła Mandy. I drezyna gotowa, bo co dwie głowy, to nie jedna. Cóż, sam sobie nie poradzę. Zapraszam jednego z panów. Wiedź, jesteś strażakiem. Znasz się na akcjach ratunkowych. Penny! Halo, słyszysz mnie? Penny! Sam! O! Tam! Penny, cofnijcie się! Chodź szybko, schowaj się za mną. Trzęsie. Wszystko jest w porządku, to tylko Sam. Słuchajcie, nie pali się coś przypadkiem? Mój domek! Mój niedoperz! Niewiarygodnie, jak cicho i spokojnie. W kawiarence się pali! Stójcie, dzwonię po strażaka sama. Skanowanie terenu. Kuchnia czysta, przyjacielu. Wygląda na to, że pan kapitan w końcu odpuścił sobie twoje jabłka. Nie, schował się za lodówką. Jasne. O? Pożar na upiornym przyjęciu w kawiarence u Bronwyn. Pożar na upiornym przyjęciu w kawiarence u Bronwyn. Dzieci są uwięzione w środku. Elvis, leć po wąż, dobra? Ja będę wyważał drzwi. Strażak Sam Jones. Butla pełna, tlen 100%. Jesteś strażak gotowy? Elvis. Oczywiście. Butla pełna, tlen 100%. Nie ruszajcie się stamtąd! Dobra, po kolei. Łapcie mnie za rękę. Nie podnosić się. Chodź, Mandy, szybko. Chodź do mnie. Kochanie, a gdzie nasze dzieci? Kapitanie, dzieci uratowane. Niech nikt się nie zbliża, dopóki nie opanujemy pożaru. Wysiądę może z twojej strony. Penny, wdrażamy plan B. Zrozumiałam. Ben, pośpiesz się. Uwaga na lód. Sam, ty tam nie przebije się przez lód. Dzięki, rozumiem. Tom, słyszymy się? Będzie nam potrzebny Wallaby.
Jasne, lecę! Nie podoba mi się taki pociąg, co sam jedzie. Jeszcze się pali. Normaxo, ratuj nas! W porządku. To Normaxo zadzwoni do mamy. Zadzwonię do swoich kosmicznych przyjaciół po pomoc. Mam tu międzyplanetarny komunikator falowy. Przestań, przecież to ból. Norman, to chyba nie czas na... Ci, kiedy ja rozmawiam. Spróbuj polecieć równo nad pociągiem. Dobra, postaram się. Normaxo, patrz! Lecą twoi przyjaciele. Wow, to chyba UFO. UFO co? Kosmici! Norman? Cicho, chowam się przed kosmitami. Chyba nic z tego, bardzo mi przykro, ale w taką burzę nie dam rady. Musimy wracać. W tym śniegu nic nie widzę. To jest to, śnieg. Możesz mnie tu gdzieś wysadzić? Niezły trik, kolego! Przejdzie do historii! O nie! Kosmita na dachu! Że sam, bo kto inny? Mógłbyś trochę uważać. I patrz, wiosło mi wypadło. Czekaj, spróbuję sięgnąć. O nie, i nie mamy wioseł. Słuchaj, my odpływamy. No nic, trzeba wołać. Na pomoc! Coś słyszę! Przecież to Norman i Derek! O nie! Sam, pomóż! Czeka nas porywa! Rzucam wam linę, łapcie! Bardzo panu dziękujemy. Dziękujemy! Prosiłem chyba, żebyście nie brali łódki, prawda? Wiem, przepraszamy. Wujku, patrz! Pali się! Fatalnie. Trzeba to zgasić, bo zaraz się rozprzestrzeni. Co? A gdzie tłumice? Gdzie co? No te łopatki takie. Łopatki, bo jejku, no, potrzebowaliśmy wioseł. I tak się składa, że wpadł do wody, ale to nie nasza wina. Nie nasza, bo Normana. Nie interesuje mnie, czyja to była wina. Jeśli nie zagasimy ognia, może pochłonąć cały las. Szczęśliwie nie jest złamana, po prostu mocno się potłukła. I kamień spadł mi z serca. Powie mi ktoś wreszcie, co się tu u was dzieje? Próbowaliśmy poprawić formę. Ach tak, mam nadzieję, że wcześniej wszyscy się rozgrzaliście. Susie, bo... I się nie forsowaliście. Spory pożar lasu przy młynie. Spory pożar lasu przy młynie. Chwileczkę! A dokąd to się państwo wybierają? Wykluczone, musicie teraz leżeć i odpoczywać. Jak to? Przecież pali się las. Trudno, kapitanie, my musimy sobie poradzić. Co? A tak, tak, my, oczywiście, to ja skoczę po hełm. Odsuńcie się jak najdalej, za 2 sekundy przyjedzie pomoc. A gdzie reszta naszej drużyny? Później ci wszystko wyjaśnię. Ważne, że jesteśmy i możemy działać. Bardzo się cieszę. W takim razie opanujmy ten pożar. Panowie wezmą węże. Ja spróbuję go stłumić.